Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Policja tak na co dzień, jak i w tej sytuacji szczególnej, na ten moment działa w trzech aspektach. Pierwszy ten aspekt wynika z wprowadzonego 15 marca, wprowadzonej decyzji przez pana premiera Morawieckiego odnośnie ograniczenia ruchu na granicach Rzeczypospolitej Polskiej, to granicach wewnątrzunijnych. I tak jedyne czynne przejście graniczne w Budzisku, obstawiane przez nas, przez Straż Graniczną, funkcjonariuszy Straży Pożarnej, szeroko rozumianych służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, w moim odczuciu doskonale zarządzanych, bo my współpracowaliśmy ze sobą, współpracujemy i nadal współpracować będziemy. Nie da się też nie wspomnieć tutaj dobrej współpracy z wojskiem podległym Ministerstwu Obrony Narodowej. Współpracujemy na bieżąco i codziennie z wojskami obrony terytorialnej. I ta nasza współpraca dotyczy między innymi pilnowania granicy wewnętrznej unijnej z Republiką Litwy i chodzi tu o 6 przejść granicznych, tak zwanej zielonej granicy, czyli dróg, którymi można przejechać na stronę litewską i tak na 6 miejscach wspólnie właśnie ze Strażą Graniczną i Wojskami Obrony Terytorialnej pełnimy patrole w ramach 12-godzinnych służb całą dobę. I zapewniam Państwo, że są one tam potrzebne, ponieważ zdarza się, że ktoś próbuje ominąć kolejkę na przejściu w Budzisku i próbuje tamtą drogą wjechać tutaj do nas i taki ruch wyblokowujemy bardzo skutecznie. Tutaj z tego miejsca też pragnę podziękować panu prezydentowi za włączenie się we wsparcie nas tak naprawdę, bo dostaliśmy środki i decyzją komendanta wojewódzkiego policji w Białymstoku zawnioskowaliśmy o siły wzmocnienia 24 funkcjonariuszy oddziału prewencji policji, wspiera nas w tych działaniach i są oni właśnie dedykowani do tej służby na granicy zewnętrznej. Zostali też umieszczeni w Szelmencie, tam nocują, tam jedzą posiłki, jest to pokrywane ze środków przeznaczonych przez pana marszałka. Tutaj właśnie pan prezydent wsparł nas chociażby w takiej prozaicznej rzeczy, jaką jest zabezpieczenie sanitariatowe. No, trudno przypuszczać, że policjanci, strażnicy graniczni i żołnierze będący tam no, musieliby załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne niestety gdzieś tam w lesie bez bieżącej wody, więc są tam ustawione tak zwane to i to. I chociażby taka rzecz jest bardzo, bardzo istotna. Drugi aspekt, proszę Państwa, to aspekt związany z monitorowaniem kwarantanny domowej osób, które po dniu 15 marca wróciły tutaj do kraju, a bywały za granicą gdzieś tam, gdzie wirus, koronawirus również się rozprzestrzeniał. I te osoby poddane kwarantannie domowej są również pod stałym naszym nadzorem. Policjanci muszą raz na dobę udać się do takich osób, oczywiście z ograniczonym kontaktem, potwierdzić, że ta osoba jest w domu. Oczywiście odbywa się to w różnych godzinach, tak żeby nie spowodować sytuacji, w której te poczucie tego, że policja przychodzi o określonej porze, no spowoduje, że te osoby nieodpowiedzialnie będą się z tego miejsca oddalały. I tutaj, tak jak już powiedziała pani dyrektor stacji epidemiologiczno-sanitarnej, doskonała współpraca pozwala nam bardzo szybko od Straży Granicznej otrzymać listę takich osób z terenu całego województwa. My to selekcjonujemy na osoby tutaj z samych Suwałk i powiatu suwalskiego i te osoby monitorujemy. Na dzień dzisiejszy jest to 41 osób, 29 adresów. Nie wiemy, jak to się będzie dalej wyglądało, ale na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie zapewnić fakt tego, że te osoby pozostają w swoim miejscu zamieszkania. I wreszcie trzeci aspekt, nie mniej ważny, bo dotyczący szeroko pojętego bezpieczeństwa, które oferujemy jako produkt codziennie, tak? Ale musimy dbać o to, żeby oprócz tych zadań, które zostały na nas dodatkowo nałożone, poczucie bezpieczeństwa było również na tym samym poziomie, a przynajmniej nie niższe, tak? Na tym nam zależy, żeby to poczucie bezpieczeństwa podnosić. I tak nasze działania również skupiają się na monitorowaniu miejsc, gdzie mogłaby się młodzież i dzieci niestety wskutek tego, że szkoły są zamknięte, gromadzić się i to również jest bardzo ważny aspekt, na to zwracamy uwagę. Również codzienne nasze obowiązki, które wykonujemy. Na dzień dzisiejszy nie mamy problemów z zabezpieczeniem higieny osobistej policjantów. Mówię tutaj o maseczkach, o kombinezonach, o rękawiczkach. Na co dzień tego używamy i na bieżąco mamy to zapewnione z Komendy Wojewódzkiej Policji. Tam są też organizowane zakupy centralne i to wszystko
działa na bieżąco. Jeżeli jest to dom jednorodzinny i nie, ta osoba nie wychodzi poza obręb swojego podwórka, nie kontaktuje się, to oczywiście nie ma tu aż tak szeroko rozumowanych restrykcji. Natomiast bezwzględnie, zdecydowanie lepiej by było, żeby w tym momencie pozostać w domu i nie wychodzić. No, ciężko sobie wyobrazić na chwilę pory roku, może jeszcze prace wiosenne, porządkowe w ogrodzie też może odłóżmy sobie, bo nie jest to temat pierwszej potrzeby i bardzo ważny, także tak bym to widział. Dziękuję bardzo. Powtórzę, jeżeli to nie wybrzmiało, chodziło o kwarantannę i możliwość wyjścia do ogrodu osoby, która kwarantanną jest objęta. Działania, jeśli chodzi o informowanie młodzieży, tak? To znaczy po pierwsze to jest kwestia informowania tej młodzieży i uświadamiania jakby zagrożenia. Druga sprawa jest taka, że bezwzględnie, jeżeli poweźmiemy taką informację, będziemy informować rodziców i placówki ewentualnie oświatowe o tym, że coś takiego miało miejsce. No, wydaje mi się, że nigdy nie za wiele jakby edukacji. Jeszcze tytułem może tutaj dodania pewnych kwestii, ja bym prosił też, żeby i państwo się to włączyli i obywatele byli też świadomi tego, że w tym okresie, akurat szczególnie w tym okresie, jesteśmy wszyscy narażeni na wszelkiego rodzaju oszustwa internetowe, SMS-owe dotyczące po pierwsze wpłaty jakiejkolwiek kwoty pieniędzy na wcześniejsze otrzymanie szczepionki, pierwszeństwa w jakimkolwiek leczeniu, czegokolwiek innego. Bardzo bym apelował o to, żeby po pierwsze nie w przestrzeń internetową nie powielać informacji takich fejkowych, które mogłyby doprowadzić do stanu paniki wręcz i zagrożenia i bardzo byśmy apelowali o to, żeby ukrócać tego typu sytuacje. I druga sprawa właśnie informować o tym, szczególnie osoby starsze gdzieś tam, że absolutnie nie ma takiej sytuacji, żeby wpłacać komukolwiek pieniądze i być uprawnionym do jakiejkolwiek szczepionki, której jak wiemy na chwilę obecną jeszcze nie ma.